Sanatorium Miłości to znany program, w którym seniorzy szukają swojej drugiej połówki. Prowadzącą randkowego show od początku jest Marta Manowska. Format doczekał się aż 6 edycji. W ostatniej odsłonie widzowie poznali Janinę. Seniorka nawiązała bliższą relację z Tadeuszem, jednak szybko okazało się, że ich związek nie przetrwał poza kamerami. On jest dziś moim znajomym i mocno trzymam kciuki za to, żeby miał z kim wyprowadzać swoje pieski, mówiła Janina dla portalu Show News. Plac. Co obecnie słychać u seniorki? Ostatnie wieści nie napawają optymizmem. Sanatorium Miłości. Janina złamała rękę. Gdyby kózka nie skakała, po zakończeniu 6 sezonu Sanatorium Miłości Janina zaangażowała się w prowadzenie mediów społecznościowych. Instagramowy profil seniorki obserwuje ponad 2000 użytkowników. To właśnie na tej platformie Janina podzieliła się ostatnio informacją o tym, że uległa wypadkowi. Energia mnie rozpierała, aż ręka jest złamana. Żeby kózka nie skakała, to by rączki nie. Napisała Janina pod zdjęciem, na którym eksponowała rękę w gipsie. Mimo tej przykrej sytuacji, seniorce towarzyszył na kadrze szeroki uśmiech. Z pewnością pomogły jej także komentarze od internautów. Zdrówka, bardzo ci współczuję, Janeczko, wracaj szybko do zdrowia, pisali. Omawianą fotografię Janiny ze złamaną ręką znajdziecie w galerii na górze strony. Sanatorium Miłości. Andrzej prosi o wsparcie. Państwo nie pomaga. Sanatorium Miłości. Janina o pobytach w ośrodkach wypoczynkowych. Dziewczyny się przygotowują. Jakiś czas temu Janina opowiedziała w wywiadzie dla Plejady o swoich pobytach w ośrodkach wypoczynkowych. Ulubionym miejscem uczestniczki Sanatorium Miłości jest Ciechocinek. Co mnie przyciąga? Klimat, dywany kwiatowe, a przede wszystkim, co mnie odmładza, potańcówki dla mojego wieku. Są fajfy i dancingi, a potem są spacery. W centrum miasta jest fontanna Grzybek, którą zasila solanka. Fajfy zaczynają się o 17:00, dziewczyny się przygotowują, stroimy się w te nasze piórka, mówiła dla Plejady.